ten sposób moje konto. Potem założyłem nowe, wszystko chybił, trafił niby lotto. Wyświetlenia powoli zaczęły sobie rosnąć. W przyszłości nagram vlogi na Westokio, czy to... No hello, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, kolejny materiał naszego daily. Słuchajcie, jest sytuacja kryzysowa, mianowicie ciężko dzisiaj jest ze mną. Dzisiaj jest bardzo ciężko ze mną. Wstałem sobie i musiałem jeszcze gdzieś jechać dzisiaj, w jedno miejsce ważne. Wróciłem do chaty rano i poszedłem spać i się obudziłem teraz, jest godzina 17. Siadłem do tego komputera i mówię, może już dość, co? Już ponagrywałem, może sobie usiądę. Sobie teraz w Red Dead'a dwójkę gram, mówię... Usiądę sobie, już dosyć tego daily. No ale nie, no musi trwać. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nie ma być jakiś super szałowy odcinek. Trochę sobie kamerę poprawię, o, idealnie. Zagramy sobie, nie zagramy sobie dzisiaj. Obejrzymy sobie dzisiaj memy discordowe, bo dawno tego nie robiłem. Trochę się ich nazbierało, myślę, że w ramach takiego jesiennego poniedziałku możemy sobie te memy sobie przejrzeć. Te śmieszne, pośmiejemy się z moich widzów. No tak czy siak, zapraszam was serdecznie na kolejne filmy z daily. Dobra, znajdujemy się na naszym discordzie, oznaczymy sobie tym klapkiem tutaj memy, które były w poprzednim tygodniu. Przyznam wam szczerze, że jak już raz przeglądałem solo, potem drugi raz na odcinku, potem je montowałem, renderowałem i oglądałem na YouTubie, to te memy już po prostu nie mogę na nie patrzeć. Także jak się zobaczymy nowe memy, ja starałem się ich nie oglądać, żeby zostawić sobie taki efekt wow na odcinek. I mamy pierwszego mema: Women must earn less than men because they are smaller, weaker and less gentle, intelligent, powiedział Janusz Korwin-Mikke. Ugaszę wam te pożary, ale w zamian zabieram ze sobą tego chłopca. I mamy tutaj pierwszego mema bardzo na wysokim poziomie. Hahaha, JP2, zajmą mi film zaraz, nie? Potem sobie nagrywam takie filmy i idę sobie do szkoły i pokazuję je nauczycielce, która wie, o którą chodzi. I mówię, dzień dobry, jestem poważnym youtuberem. YouTuber to jest zawód, tutaj jest przykład mojego zawodu. To się robi w tym zawodzie. Idziemy sobie dalej, mam jakieś wideo, tylko założę sobie te słuchaweczki. Dzisiaj w ogóle mam czapę na łbie, bo tak jak powiedziałem, spałem i mam taki pióropusz na łbie, słuchajcie, że nie chcieliby się tego widzieć, jeszcze za kolem mi tak wywaliło, nie ma co. Zobaczmy ten film. Smutna sytuacja, trochę jak w mojej szkole. Gdy opuścisz telefon z łóżka, ale ściągasz go z powrotem na kable z ładowarki, wędkarz, trochę tak jest. There is one impostor among us. Jesus was not the impostor, one impostor remains. Hej, to jest zajebiste akurat, tego nie widziałem. Tak, dokładnie tak było. Słuchajcie, sprawdźcie sobie odcinki z Among Us, jeżeli nie widzieliście. Już drugi się pojawił, fajna seryjka z tego wychodzi. I a propos, słuchajcie, jeszcze wam powiem. W ogóle to chcę z tej serii discordowej zrobić taką serię, wiecie, trochę discord, trochę pogadanka, nie? Powiem wam szczerze, że tyle co ja, żebym się namontował wczoraj tego teledysku, to dzisiaj naprawdę mam dość montowania i będę się męczył. Bo słuchajcie, jeżeli nie widzieliście, sprawdźcie sobie tutaj tą pioseneczkę, która się pojawiła na kanale, sprawdźcie koniecznie. Bo tak jak powiedziałem, nagrałem piosenkę i teledysk do tej piosenki to jest ułamek, tam fragment każdego filmu na tym kanale. A tych filmów jest ponad 100, więc generalnie jest tego naprawdę dużo i jest dużo montażu z tym było. Jestem zadowolony z efektu, jakby bałem się strasznie, tak mogę wam teraz powiedzieć, nie? Tak szybko, na szybko, nie przewijajcie film, nie regulujcie monitoru. Bałem się strasznie efektu tej piosenki, czy wam się to spodoba, ale no udało się, jest tam większość komentarzy pozytywna, tam niektórym się nie podoba, ale generalnie jest odbiór pozytywny, jestem bardzo szczęśliwy i po prostu fajnie wyszło, opłacało się tyle montować, ale w zamian dzisiaj jestem strasznie zmęczony. Tutaj mamy kolejny film. Obawiamy się tego wirusa, tej epidemii, i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Piękne. Dokładnie tak, ale przynajmniej jest urlop. Słuchajcie, gdybym chodził do szkoły teraz, do stacjonarnej szkoły, to nie byłoby chyba tego daily, bo bym się poddał. A tak, zobaczcie, jakie piękne materiały się pojawiają. Top 10 śmiesznych kobiet. Piękne. Dobra, to na tyle memów z internetu. Wchodzimy sobie teraz na sekcję memy autorskie, czyli memy, które są wykonane przez was. Przypominam, żebyście też postowali, bo to jest bardzo fajne moim zdaniem. I memy autorskie mają jakby 10 razy większą szansę, żeby dostać się do Salisław, w której ostatnio są takie memesy. Znaczy sobie tutaj przejrzeć na Discordzie, brawo dla tych ludzi. A także do legend, czyli do mema odcinka, że tak powiem. I tutaj są już póki co dwa memy, dałem tutaj do KTN-a, który zrobił koksu 5 gram z moją wersją, to mnie rozwaliło ostatnio. Jest to zdecydowanie najlepszy memik, patrzcie jaki fajny zest. Zapraszam serdecznie, link do Discorda jest oczywiście w opisie. To jest właśnie KTN. Jak się czujesz z tym, że nagrywasz więcej lat niż twój biz żyje na tym świecie? Jak coś, to mam 7 lat i już trochę cię oglądam. Mamy tu jakiegoś masnego Galajusa. Galajus jest bardzo masny. Dlaczego pijesz przed graniem w Tavern? Ja nie będę cierpiał na trzeźwo,
dziwo. No trochę tak jest, nie? Zwłaszcza kiedy się gra łukiem, 77 level i próbuje się znaleźć slota na cokolwiek. Jest ciężko. Na górze róże, na dole kominiara. Twój stary cię spłodził, skorupka śniłaka. Mówiąc jakieś wideo, to wideo jest w ogóle nowe, bo dzisiaj stawione, co to jest? Bestia przeklęta w kółko zaklęta. Co? A, że bestia z Bena 10. Że się w kółko, bo się film... bo się film buforuje. No tak, bo film się buforuje i że bestia... Już wiemy, czemu te daily tak późno się pojawia. I mamy tutaj mnie, wyciętego w skorupkę żółwia. Aha, i że taki wolny jestem, tak? Żeby wyskoczyć w powietrze z tej skoczni. No tak, no tak. To taki całkiem ciekawy memik. Ja tutaj dam... Haha, dobry memik, ale szanuję za wycięcie mojej postaci. To coś takiego, to chyba pierwszy raz coś wyciął moją postać, w ogóle z Instagrama, zapraszam serdecznie. To na tyle memów autorskich niestety, moi drodzy, lecimy sobie jeszcze na memusy Taern. Tutaj też sobie oddzieliłem memy, które już były, z memami, które nie były, tym nosem tutaj pięknym. Mamy pierwszego mema, z jakiegoś gościa, to prawdopodobnie jest coś z Taerna. Nie znam go, więc zostawię tak, pośmiejcie się, nie, czy coś. Generalnie większość memów Taern w tym tygodniu to są wklejone twarzy ludzi, których nie znam, czyli prawdopodobnie kogoś z ekipy Taerna lub też youtuberów Taerna i jakieś stosunki. Więc generalnie ominę wam to, żeby na przykład się nie narazić na dodatkowego bana czy coś, nie, nie chciałbym. Ten moment, gdy grasz na dwa lapki, żeby dać radę z fabułą jako łuk. Cudownie, cudownie, tak jest, dokładnie. Ale patrzcie, on trochę inaczej tę rączkę trzyma. Czemu on tak inaczej tę rączkę trzyma? To nie jest łuk. Żóstwo, to jest druid. No ciekawe, kto wygra. No kto by się spodziewał innego wyniku. I mamy tu Severusa Snape'a. Kurde bele, ale bym sobie nagrał jakiś film z Harry'ego Pottera, tak swoją drogą. W sensie, jestem straszny Potterhead, nie wiem, czy ktoś to wie. Tam są... Bym wam pokazał, ale jest tam straszny burdel, tam jest 8 książek z Harry'ego Pottera, w sensie jest tam 7 książek podstawowych i Przeklęte Dziecko, ale nie pokażę wam tego, bo tak jak powiedziałem, jest tam straszny burdel. Ale jakby ktoś chciał kiedyś jakiś film z Pottera, może jakieś quizy czy coś, albo jakieś ciekawostki, teorie, to dawajcie znać, nie? W sensie, ja bardzo Harry'ego Pottera lubię. Jest to koniec memów, ja tylko tak powiem, że podoba mi się to, że powoli ten Discord ożywa, słuchajcie. Jakby tutaj, jak sobie przelecimy ten zaczadek, widzicie? No jest tutaj dużo rzeczy, jest tutaj dużo rzeczy, głównie te same osoby piszą. Jest tu parę takich osób, które można wymienić, to jest na przykład mentor, asystent Kondziu, Papryk jakiś biegał wcześniej. Trochę jest na tym czacie, nie? Więc mi się to podoba, coś mogę sobie tak scrollować, ten czat sobie trwa, Krzyżowiec Ojciec jakiś tutaj Daskos. Więc generalnie zapraszam was serdecznie, powoli ten czat sobie ożywa, więc jest fajnie. I tyle, jakby to powiedział Nerwarian. Odcinek zapychasz, co masz, słuchajcie. Ciężki dzisiaj dzień jest, ale jutro nagramy sobie Q&A. Macie ostatnią szansę, żeby zadać jakieś pytanka, więc dawajcie, słuchajcie, na społeczność. Wbijajcie i tam jest taka fajna małpa pływająca i tam możecie zadawać pytania, więc zapraszam serdecznie, żeby to robić. Ja się z wami żegnam, na dzisiaj to tyle. Mam jeszcze parę fajnych rzeczy w tym daily do zaoferowania wam, więc oglądajcie dalej. Do zobaczenia, papa, cześć, elo!